39-letni mężczyzna, który został zatrzymany przez policję w związku z kradzieżą kamery tłumaczył, że tą wyrwał ze ściany i zabrał ze sobą, ponieważ nie chciał być podglądany. Kiedy w wincie poprawiając przed lustrem urodę zorientował się, że rejestruje to kamera, zdenerwował się. Po zgłoszeniu straty kamery, której wartość oszacowana została na 700 zł, policjanci szybko ustalili sprawcę. 39-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu, grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.